A. Albo nie, wycofam go na wrota Rohanu jednak, bo coś czuję, bo Helmowy Jar może mi zaatakować. Czego się w sumie trochę obawiam. Tura piąta. Już piąta. Dobra, od razu krótka piłka wysyłam do wojowników z Lordi. Dobra, co to jest? Do Danlandu w tym momencie. Buduję to drzewo, które sobie wcześniej rozjebałem. O. Tu buduję kolejne drzewo. Albo nie. Zrobimy Lawesyan do Szarej Przystani. Zrobimy tak. Łucznicy do Theodena, Theoden do Helmowego Jaru, a ty... I Sengard póki co jest bezpieczny, także to nie ma to tam to. No ja tu widzę, że Gondor też jest bezpieczny, więc ja myślę, Aragorna wycofam, żeby tam wsparcie jakieś tam zapewnić. Dobra, spróbuję Elrondem odbić Lorien. Wiesz co by było dobre? Manewr, który robiliśmy dosyć często. Ja zajmuję Dol Guldur, a ty mi wysyłasz tam jeden batalionik. Chociaż w tej chwili będzie to ciężko zrobić, ale... No, taki manewr sprawia, że praktycznie jest to już nie do zdobycia. Gramy na poziomie średnim, to od razu warto powiedzieć. No, zwłaszcza jeśli tam strażników ci z Itilien wyślą, to też w ogóle mogą się pakować. Wiesz, kurwa, kosmos, ale w tej chwili ciężko się tam będzie dostać, także... No, no dobra. Bo jak zwykle się nam sytuacja wymyka spod kontroli. Ale kontrolujemy to. W Minhiriath nie będę raczej nic rekrutować, te koszary są tak na... A, dobra. Te koszary są tak w sumie na... Na wypadek ataku, żeby tam były. Bo Minhiriath i Rivendell stanowi taki fajny bufor dla tych terenów zachodnich, które mogą stać się potem naszym takim ostatnim bastionem. Tak na zaś. Straciłem z... A, król nas w ogóle jest daleko. Na razie się o Gondor nie martw. Chociaż on jest chyba w Minas Morgu. Ja chyba Harlindonu nie będę zajmował, a to z racji tego, że po prostu na wypadek jakby Marszalowi coś poszło nie tak, to będzie mógł się wycofać. Ja sam na sobie to zająć, bo jeśli straci wszystkie prowincje, to będzie dla niego koniec gry. Może ja... Albo nie. Aragorn będzie... Odwrócę Aragornem uwagę i zajmę Minas Tirith, żeby się trochę na mnie skupili. Dobra, to lecę tak. Haldira i Elronda wysyłam w tej chwili na Lorien. Ha. Chcesz, bo pewnie zajmą ci Fangorn. Chcesz go potem odbijać? Tak. Na samej turze? Tak. Dobra. W takim razie wysyła Haldira, zajmuje Lorien. Saruman chyba już sobie z tym wszystkim nie poradzi. A z takim napakowaniec nie jest. Chodź. No dobra, zobaczymy. A to wiesz co, może jednak wrzucam na tych uczniku. Kurde, trolle mają tu. Albo dawaj, nie wrzucam. Dobra. Właśnie nie wiem, czy też Elrondowi tych uczników czy... No dobra, okej, okay. Elrond z Haldirem chyba sobie poradzą z Sarumanem. Bronimy się. Lurcem się nie przejmuje, bo on jest w tej chwili w Ereborze, czyli ma jedną turę obsuwy będzie mieć, także nie zaatakuje raczej wysokiej przełęczy. No dobra, to chyba wszystko ogarnięte. Masz wszystko? Tak. Gdzie jest Aragorn? Aragorn do Minas Tirith leci, jest niezajęte. No to... Sanduil? A, tak, dobra. Ale przystań. No to syk. Zaatakuj się wroga, odparły część twoich ataków. Haldir pozostaje w Karadras. Kurwa mać. Podeślij mi jeden batalion, bo będzie atak na Dunland. Zapewne. Ja tu mam własne problemy teraz. No i oczywiście zostanę w pierdol. To może coś się do Isengardu. Jeśli im pozwolą. Bo z te auto... Te dobra, bo... teraz ja. Auto rozstrzygnięcie to będzie zapewne szybkie. Chociaż może mnie zaskoczą, bo z tym równie... O, no, tak. Dobra, ten batalion poproszę przekierować do Isengardu. Proszę cię bardzo. To w takim razie batalion, który mi wyślesz, który będziesz mieć w Minhiriath, może przeżyć do... Przepraszam, Venedwef, przeżyć do Minhiriath. Wiesz? Mhm. Bo nie wykluczone, że jeśli tam się poruszą, no to mogą mnie zaatakować. To różnie z tym bywa. Dobra, będziesz mógł się wycofać do Isengardu? Na luzie. A, spoko, dobra. Może to wykorzystać. A, jeszcze ja się muszę cofnąć. To ja się w takim razie cofam do... Kurwa, gdzie ja mam się cofnąć? Dobra, do Dunlandu. Co on tu ma?
Hordę Uruków Wojowników. No dobra, jakoś to się ogarnie. I cyk. I cyk dwójeczka. Gandalf spokojnie sobie zajmuje te tereny. No a przynajmniej Wojomi się tworzy bez jakichś większych... O, podbijam sobie, o, wzgórza wieżowe, podbijam sobie Shire, podbijam sobie Buckland. No, bitą chyba nie przeszkadza obecność elfów. I chyba kurwa nic nie przeszkadza. Dobra, dawaj. Haldira mi podeszlesz mi do tego, do... Nie, Haldir zostaje u mnie w Dunlandzie. U mnie zostaje w Dunlandzie. Ewentualnie mógłbyś go przesunąć na... Czekajcie. Na Endway. Wracają. Też ich będę przemieszczać tutaj. Jeden batalionik wysyłam ci do Isengardu. Okej. Okay. O, tu ten jeszcze batali- A, nie, zrekrutował ci się ten batalionik. Strażników Ithilien budujesz, albo Rohirrimów pewnie. No to mamy wesołą sytuację. Jeśli uda się odeprzeć... Co ty teraz próbuj robić? Sam się zastanawiam. Może. Albo mogę albo odciąć... Mogę albo odciąć Sarumana, ale Lurd co on ma? No sporo ma armię. Dobra, wracamy Elrondem do... Do wysokiej przełęczy. O, mamy baterię łuczników z mocnej puści uposażonych w pełni tego samego do Rivendell. Może porzucę łuczników do ciebie. Moment, ja... Tu nic nie buduję. Nie ma sensu za bardzo. No na razie tych dwóch. A tu może bym poprosił... Z mocnej puści, a drugi nawet może. I zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze nie rekrutuję bohaterów z fortecy, bo... Gotowy? No ja właśnie zrekrutowałem, może się Czekaj, moment. Save'a trzeba zrobić. A, no dobra. To nie jest bezpieczne. No bo niestety gra jest trochę stara i w bitwach może czasami być problem natury, że nas że stracimy synchronizację i nas wypierdoli, bo już tak się zdarzało. No. No to cyk. No dobra, cyk. Aragorn, sorry, jesteś zdany tylko na siebie. Radź se. A, to kliknął. Kurde, no tak nie... myślałem, że lecą do Minhiriath. Tak kurwa myślałem. Dobra, pierwsza bitwa w czasie rzeczywistym. Isengard. Znowu. O, super, Saruman się cofnął. Lurd będzie w wysokiej przełączy. Pierwsza bitwa w czasie rzeczywistym, kurwa, wreszcie. I na wstępie Felwista mam. No ja bym się no, nie... mam na niego archerów, no to lubię. Ale tylko jeden batalion, jeśli nie jest uposażony w pełni, to rozwali ich praktycznie od razu. A no fakt. Także na szybciutko łuczników. Dobra. Cyk. Tylko najpierw eko oczywiście. Bo bez eka to se stworzę najwyżej... Znaczy bez gospodarstw to zapomnij, nie stworzę sobie przecież ten. A właśnie, Ortuchak jest traktowany jako forteca i że tam sobie mogę budowniczych tworzyć i tak dalej? A bo my jesteśmy we fortecy, chłopie. Nie mogę zamknąć. Nie, może zamknąć. Mogę. A nie! Dobra. Zamykam. To ja w sumie idę od razu w armię, bo przecież ja tutaj mam posterunki, zapomniałem o tym. A wiesz co, a ja nie muszę budować fortecy. Oj, od razu masz koszary, dobra, to ty... Lepiej zbuduj, Na pewno? Ja już mam koszary, cholera. Ty możesz anulować przecież. No wiem, właśnie to zrobiłem. To od razu w takim razie stajnie. Bo to nie ma co tamto, nie? Dobra, zapraszam na mury. Swoją drogą takie info dla fanów. To jest Orthanc, który... To jest Orthanc jeszcze... przed... To jest w sumie Orthanc... O, mam punkty mocy do wydania, to tak na szybciutko jeszcze to zrobię. To biorę oreły. Oreły są dla nas naprawdę kurwa niezastąpione. No, i ile razy nam dupę odsadziły, to nie zliczę. Dobra. Ja, jesteśmy w tej chwili... To jest... Ta wieża się nazywa właśnie Orthanc. Nazywa się tak?
Tak. A nie, nazywa się tylko twierdza tutaj. W każdym razie to jest pisemko jeszcze taki troszeczkę bardziej zielony, czyli sprzed czasów, kiedy Sarumanowie odbywali. Z Mordorem czy z... Z Mordorem, serwisem. Dobra, to ja sobie trochę go... Dobra, krótka piłka, budować tą fortecę czy nie? Trochę nie widzę potrzeby. Chyba nie musisz. No, a gdzie my jesteśmy? Fortece. Gdzie są koszary? Koszary? Od razu ja awansuję na drugi program. Bo w ten sposób za... Masz łuczników? Zaraz będę miał. Zaraz, to jest taka wielka ludzka bakteria. Która mnie rozdzieli? We have a new structure. Let's go. Dobra, biegnę do ciebie. Masz jeszcze jednego? Mam. A, to już wiem, bo są mi ta forteca. I kurwa właśnie na niego leci! No to A ty żeś mnie zabudował. Stoj, zrób! Co, już koniec gry dla ciebie? Nie no, mam jeszcze budynki. A, to luz. Gdzie ty masz tych zasranych łuczników, ja się pytam? No latają za nim jak debile. To macie nie latać, masz nie latać za nim jak debile. Ale mam już Citidian. Dawać mi to łuczników z mocnej puszczy. Trole, ja pierdolę. To jak to przejebiemy i to się jeszcze kurwa nagra, nie? No to już będzie wstyd maksymalny. Ty na całą wiesz. Chyba coś nam popsuli. Dobra, lecę tam. Mam garnizon wojo. Coś zrób. Trola weź! No biorę go! Dobra, ja lecę na pikinierów. Uwi! Czemu oni to zajmują? Jakim cudem oni to zajmują? Bo mogą. No atakować tego trola, jełopy. Przejmuję to z powrotem. Kurwa. Masz 1500? Niedługo. Mogę ci podrzucić jakby co. Nie trzeba, na ludzie. Ruchcie duchy, strażnicy, trudno. Mocny strażnicy się puści. Dobrze, że jakieś wojo mam. To byłoby ponad. Spokojnie mości widzowie, jesteśmy całkiem nieźle przystosowani do beznadziejnych, poradzenia sobie w beznadziejnych sytuacjach. No, pamiętasz mroczne bagna? Byliśmy bliscy, myślę, że zaraz przegramy. To było piękne, to, że nie zagrało, to była bitwa kurwa stulecia. Oj, bo robi na czwarty poziom. Ja plułem monitor właśnie. Tu jest taki fajny myk, który pokazuje, klikamy prawy i lewy przycisk. Nie, czekaj, lewy i prawy. Prawy i lewy czy lewy i prawy? Weź powystrzelaj tych pedałów, bo nie ręczę za siebie. Dobra, zatrzymać się w imieniu prawa i sprawiedliwości. To żeś pojechał. Kładzik na ziemi. Taki troszeczkę przytyk politycznie, mam wrażenie, że oni by byli trochę bardziej tacy ludzcy, bardziej przekonujący, gdyby po prostu ten skrót rozwinąć jako piwójka. No w sumie dobra, pozwól, że się wycofam. Nie chcę stracić tego batalionu. Mam dwa bataliony łuczników z własnej puszczy, które po prostu już rozpięte. Czemu my w ogóle wychodzimy? Naprawdę z tą bramę. Nie mogę, brak funduszy. Mówiłem, że ci wyślę! No to podeszli! Teraz kurwa, dobra. Jest tu oczywiście opcja wysłania sojusznikowi funduszy. Mi się już tak trochę średnio przydadzą. Przydada rekrutować jednostki, ale... Właściwie to jest jedyna rzecz, jaką... Właściwie to już nie mogę rekrutować jednostek, tak na dobrą sprawę. Bo punkty dowodzenia... Także musisz podjąć żeńską decyzję. Zapewne stoją tu. Dobra, póki nie mają balist, jeszcze tragedii nie ma. Na kurwie Rohirrimów. Idioci na mury! No niestety sztuczna inteligencja lubi stać pałkę w tej grze. No a propos murów, faktycznie to nie jest. To weź z lewej się ustaw. Nazad. Ciekuźnie ładnie ustawi. O!
Dawaj Boromir. Dobra. Wysyłam pikinierów na jamę wargów. Gdzieś tutaj chyba złapali. W potyczkach są często właśnie takie różne neutralne zasadniczo siedliska, za które zniszczenie otrzymujemy fajny bonusik pieniężny. Masz ty tam jakieś wojacze? Strażnicy ci spieprzają. Kontroluj bezczelność swoich strażników. Nie mogę. Są niezależni. Dobra, zatrzymać dupę. To nie kurwa, we związkach zawodowych są, czy co? Dobra, wysyłam pikinieru, żeby zniszczyć Meko. I przy okazji rozdupię budowniczego. Nie? Dobra, ogniste strzały. Ale weźcie w nich strzelajcie, cholera. Chyba, też cię potrafi pierdać. Jezu, pozwól się. Ej, pomogę ci. No, żegnam. Kurwa, no. Mogę ci powiedzieć. Mogłem? Double kill! O, mamy podglądacza. To na pewno pedofil. Tu się nie są nawet... Oj, atakują mi. Czekaj. Lecę z pułkownikami... Przepraszam, kurwa. Z porucznikami... Dobra. Kurwa, z pikinierami. No ruch! No zamknął mi bramę przed nosem, no jeb... Pod góry, zaraz ich wystrzelamy. No jak widzisz, nie mogę teraz otworzyć. No przykro mi. Nie mogę teraz odebrać zostawienia. No stało się coś. Dobra, podaj hasło, to ci otworzę. Hasło Schumacher, prawidłowo. Otwieraj, kurwa. Miało być Schumacher. Ale tam to jest bardziej wyraźne. Wchodzicie na te mury, czy nie? Nie muszę pracować. Stać na dupie. Czemu nie mogę się dojrzeć batalionu? A nie, bo to są dwa, dobra. What should we do? Stójcie na dupie i strzelajcie do nich, się pytają głupio co robić. Ale ty, ale zasięg mają. Ty, dziwna rzecz. Daleko. Dziwna rzecz. Dobra. Ej, dziwna rzecz. No jaka rzecz? Coś mi podbija... coś mi podbija punkty dowodzenia. Dowodzenia? No, już mam 400. Budujesz się? Może trzeba... budujesz gospodarstwo? Nie, no to chyba nie ma. No. A dobra! Już wiem. Dziewa Meron na wyższym poziomie zwiększają chyba dodatkowe punkty dowodzenia, zdaje się. Dokładnie. No dobrze wiedzieć, no to chociaż nie będę aż tak w czarnej dupie, jak dzisiaj to mogło wydać. No jeszcze tylko, to w sumie jeszcze tylko kuźnie wybuduję, Rosilimowie i ciąg dalszy znamy. Napier Dalek. Dokładnie. Dobra, to tam mówi. Wiesz co, może dopiszmy. Drogie dzieci, jeśli naprawdę nie chcecie budować fortecy, upewnijcie się, że wiecie co robicie. Bo tutaj kurwa nie wiedzieliśmy. No bo Drakon jest. Żeby nie Felwis, nie byłoby tak źle w sumie z tym. Drakon jest na granicy agonalnej teraz. Znaczy nie no, czemu? Jest zajebiście, zaraz będę miał. Patrzcie teraz! Kocha ciebie niebo. Pamiętam, że gobliny mają tak słabą fortecę, no, że... No pamiętam, ona jest strasznie papierowa. Dwa orły, samymi orłami. Dobra, to na pewno. Przepraszam, ale wyobra... Ale słyszysz jak to brzmi? Posłuchaj jak to brzmi. Budownictwo goblinów. No faktycznie, chujowo. Budownictwo krasnoludów. Słuchaj, budownictwo ludzi. Budownictwo elfów. Budownictwo krasnoludów. To jest już kurwa epicznie, nie? Budownictwo goblinów. Goblinny. Kurwa lepianki jakieś, nie? Moim zdaniem goblin. No i była sobie forteca. O jest. W sumie od razu powiem, że dosyć często tak rozwiązujemy sprawy. Zresztą wysyłam orły i chowamy pana. O Boże. To jest... A, tu tam się. Kazałem stać na tych jebanych murach, a oni schodzą. Ustaw im może ten.
Tryb. Wiesz co, zaraz to zrobię, bo to już... Zaraz to zrobię, bo to się już robi żałosne po prostu. Dobra, idę. A wy gdzie? Kurwa, moi też to robią. A, bomba druga. Tymczasem orły. Czekajcie, bo to, że przyzwę te orły, oczywiście nie mam ich na stałe, tylko na jakiś określony czas. Rozpieprzę to? Do reszty? Czemu mi się tak... Jeden ork się ostał. Panie, to wygląda. Nie. To kurwa, mogliście go zostawić. No trudno. Gdzieś się budownicy jakiś odratował pewnie. No dobra. Otwieraj bramy, szukamy buildera. Przecież to chyba... Jest otwarte. O, wama jargów. I stójcie tu. I jak ktoś podejdzie, to muszę stać kilkę. A ty tobie bombadilu nie stój tak, tylko... No, dobra, no dobra. Szukamy ręcznie, już nie ma morgu. Skończyły się. Skończyło się, babci sranie. No i zapłacone tylko za godzinę. Także. Najkrótsza godzina ma nie. O, świetnie, liczę, ja w tym czasie modernizację powykupuję wszelakie. Po cholerę. A, no dobra. No na Rohirrimów, bo żeby oni mi nie padli. I kwestia jest tego typu, jeśli mamy wojska, które mieliśmy wcześniej postawione na mapie taktycznej, jakiś tam garnizonik, się wystarczająco nie zagnęło, no to jeśli ulepszymy je na mapie właśnie podczas bitwy, to te ulepszenia zostają. No. To jest właśnie jeszcze taka ukryta mechanika, że jeżeli zaczynaliśmy grę z batalionem żołnierzy i oni nam zginą i zrekrutujemy nowych, to oni zajmują ich miejsce. Kurwa! Chodź tutaj, fortecę budują. No to... Wysyłaj wszystkie siły i te, których nawet jeszcze nie masz, do fortecy, już. Dobra, mogę wysłać najwyżej. Wolny nawet salwą strzała, co tam. No to na budynki jest tak słaby. Nie wiem, ale śmiesznie to wyglądało. Jak masz Rohirrimów jakichś wolnych, to jest ten moment. Nie mam. Chuj, zapieprzaj na piechotę. Właśnie ci... Co oni się tak wlekli? Ja pierdo. Ja nie wiem, co się dzieje, że oni czasem... To masz to samo ze strażnikami i Hylian. Ja nie wiem, co się z tym dzieje. Jakieś błędy. O, wiem, co zrobię, przecież. Ustawić... Mogłem o tym wcześniej pomyśleć, ale chyba się wyrobię, dobra. Jeśli ustawimy im ten tryb na postawę agresywną, to się często przydaje, no to będą zadają zwiększone obrażenia, ale pogarszy się. Dobra, to na pewno. Jeszcze widzę. Dobra, mamy to. Jeśli ustawimy właśnie na agresywną, to zostają zwiększone obrażenia, pogarsza się pancerz, ale w momencie, kiedy nie mamy do czynienia z danymi jednostkami, no to chyba faktycznie warto coś takiego zrobić, nie? No. Na szczęście się udało. Było trochę tak... No, jak widzicie, jak rozstrzygamy to ręcznie, to problemu nie ma praktycznie żadnego. Jeszcze ty masz chyba jakieś bitwy. To prawda, gramy na średnim, ale no... Jeszcze chyba nie jesteśmy aż na tyle pewni siebie, żeby grać na trudnym. Chociaż już grając dwóch na trzech na średnim SI, no to nawet jakoś nam to idzie. Stosunek zabitych straconych jednostek. To jest kurwa piękne. Saruman się wycofał. Wiem. Na całe kurwa jego mieć szczęście. Lorien było do pożarcia, także... Teraz będzie gorzej. Elrond, to jest twój moment.